Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio o tym samym tytule i witam Was w kolejnym odcinku bez twarzy. No spokojnie, ogarniamy to za dzień, dwa, góra, trzy powinienem wrócić normalnie, ale warto by było wystartować tutaj z urodzinami Kokomi. Wszyscy fani ludzie mainujący Kokomi, 100 lat, 100 lat, taka drobna informacja, Kokomi niedługo powinno być troszkę więcej i to jest postać, która bardzo będzie zyskiwała na znaczeniu w nadchodzących aktualizacjach, jeżeli moje informacje mnie nie mylą, więc power to you. 100 lat, 100 lat i wczorajsze zapomniane, nieodebrane monetki. Mając to za sobą, przejdźmy może do tego, o co mnie pytacie. W ogóle dzisiaj będzie sporo odpowiedzi na rzeczy, które działy się ostatnio w komentarzu, więc zajmijmy się dokładnie tym od samego początku, czyli może od Jały. Miłko, pytacie jak jest zbudowana moja jae. Na razie to wygląda jakoś tak, więc um, szczerze powiedziawszy jest nieźle. Nie powiem, że jest jakiś mega szał, ale biorąc pod uwagę, że taką... Ching, Giluka czy innego Xiao z żongliego próbowałem złożyć makabryczne ilości, nawet nie tygodni tylko miesięcy i złożeni aż tak dobrze nie są, to to jest sukces, to się udało w ekspresowym tempie złożyć, jest nieźle, no oczywiście Kagura z Variety może w przyszłości jakieś R2, R3 się pokuszę ale to nie w tej rotacji, jeżeli chodzi o artefakty mam 2 na 2 Thunderings Fury z Wanderer's Troop no i jeden odszotowy Maiden Bloved, bo, no bo miał odpowiednie staty w tej sytuacji, więc jest jak Jaki jest, łapałem najlepsze, co mi poleciało w międzyczasie, farmiąc do niej od kilku ładnych tygodni. Jak już było plus minus z bety, wiadomo, jakie sety będą potrzebne, co będzie na nią użyteczne. No to wtedy, jakby się zabrałem za tą zabawę, zacząłem farmić. No i to jest wynik, to jest wynik. Niektóre rzeczy poleciały znacznie wcześniej i leżały, czekały na odpowiednią okazję, a inne rzeczy były wyfarmione na ostatniej prostej, żeby móc na nią założyć. Żeby było zabawniej, to co farmiłem na nią tak docelowo z domenki Szymenały, to praktycznie. Nic, ale absolutnie nic mi nie poleciało. Jeżeli chodzi o konstelację, to tutaj wiadomka jak było, a jeżeli chodzi o jej talenty, to na razie jest 666. Ze względu na to, że nie mam specjalnych surowców, ale to się zmieni już niedługo. Ja wiem, ja mogę powymieniać, ale na razie mi się nie śpieszy, nie oszukujmy się. 666 w tej sytuacji jest ok. Mocniejszymi rzeczami zajmiemy się już niedługo, już za chwilę zaczniemy się po to szarpać, więc spokojnie, spokojnie, ona jeszcze nie jest w pełni złożona, ale już mniej lub bardziej robi to, co powinna. Więc jeżeli ja miłkujecie, to mam nadzieję, że idzie wam równie dobrze jak mi, jeżeli nie lepiej, bo jest to bardzo sympatyczna, bardzo fajna postać do grania, dość unikalna, jeżeli chodzi o gameplay, taka fischl, ale gameplayowo pociągnięta w inną stronę, ja jestem gameplayem zachwycony, jeszcze nie robiłem jakichś takich mega testów, jeżeli chodzi o obrażenia, ale z drugiej strony, umówmy się, ja też lecę ostatnio na spalinach, troszkę bardziej niż zazwyczaj, więc czekam na ten dzień, żebym mógł sobie siąść, ograć pewne rzeczy, jeszcze muszę się przygotować do streama, który najprawdopodobniej będzie jutro, streama z anią Anime, jeszcze nie mam obejrzanego wszystkiego, więc w tym momencie, kiedy powinienem ogrywać ja i robić z nią fajne rzeczy, będę siedział i oglądał anime. Niestety muszę to oglądać z pełną uwagą, bo japońskiego akurat nie znam, więc to nie tak, że polecę sobie na dwóch ekranach, bo nie będę ogarniał nic z fabuły najjutrzejszego streama. Co do tego streama, co do tego streama, jeżeli nic nie wybuchnie, to widzimy się jutro około godziny 18 i jeszcze jutro potwierdzę, spróbuję, staram się, mam nadzieję, że uda mi się przygotować na jutro na godzinę 18. Jeżeli tak się stanie, no to widzimy się jutro o gadając anime, biegając, pomagając, robiąc różne lajtowe rzeczy w Gnoshinie. to nie będzie za długi stream, mam nadzieję. Dwie godzinki, pogadamy, pośmiejemy się, aczkolwiek w tym wypadku, w tym temacie konkretnym, może niekoniecznie się pośmiejemy, ale powinno być fajnie. No dobrze, jako że wczoraj spodobało wam się moje bieganie i robienie w sumie daily w tle. a i tak nagrywanie bez twarzy wbrew pozorom zajmuje mi więcej czasu niż nagrywanie z mordą, to uwaga, spekulacje i spoilery, bieganie i rozwalanie się. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przywinąć, bo co się Usłyszy to się nie odusłyszy, i co się zobaczy, to się również nie odzobaczy. I pamiętajcie, by wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo niektóre z tych informacji mogą się okazać nieprawdziwe, nawet jeżeli na chwilę obecną są. no to są fakty, to, to, to są te rzeczy, które do mnie docierają, przynajmniej część z nich. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, tej troszkę takiej bardziej pewnej w tej sytuacji, czyli skrzyneczki z abyssa W nadchodzących aktualizacjach te wioletowe skrzynki z artefaktami, które dostajemy za wykonywanie pięterek od 9 do 12, nie będą już nam dawały czterogwiazdkowych gladiatorów i wanderer z trup. zostaną one w aktualizacji 2.6 zamienione na nowe artefakty Vermillion Hereafter oraz Echoes of an Offering, czyli w sam raz będzie będzie coś nowego z drugiej strony mówimy o czterogwiazdkowych artefaktach więc i tak pójdzie to na lecąc dalej lecąc dalej powiedzmy słów parę na temat rzeczy które pojawiły się wczoraj w komentarzach i zacząłem grzebać w tym temacie więcej czyli krzyzaczek mam nadzieję że poprawnie przeczytałem twojego nika zostawił komentarz coś w stylu chyba w tym irodori będzie coś z pisarstwem bo Shinchu ma wina swoją nowelę do której albedo robił ilustracje zresztą to są te ilustracje które pisaliście mi że zgadzają się z tym co bodajże na tym anniversary event było, że idziemy sobie tam przez miasteczko i w tle jest jedna taka stojąca cuśka, na której są dwie nieznane nam postacie. Jedna z tych postaci pojawia się na Irodori Festiwalu, na wyciekłych screenshotach jest ta babka, więc zobaczymy, co to będzie to. Chyba babka jest, nie wiem, zbyt mała rozdzielcze, żeby się przyjrzeć. Więc pogrzebałem troszkę i wygląda na to, że Irodori może być festiwalem książki, bo bear with me, to nie jest potwierdzone info i nie mam wycieku z żadnej strony, które by to potwierdzały, ale Irodori, Japanese for Life in Japan to jest tytuł książki wprowadzającej obcokrajowców do życia w Japonii. Bardzo popularna książka, to jest jeden z tych takich standardowych, podstawowych, bardzo podręczników. Irodori oznacza kolorować, tu kolor, żeby zmienić kolor czegoś, nadać czemuś inną barwę. By mogło być inaczej postrzegane. Zasadniczo irodori Japanese for Life in Japan ma oznaczać nadanie japońskich kolorów obcokrajowcom, żeby mogli się w Japonii odnaleźć. Jeżeli to ma być faktycznie festiwal w Inazumie to możliwe, że to irodori jest elementem, który nas tam wprowadzi bardziej jakby na stałe, pozwoli nam zrozumieć kulturę Inazumy. Nie to, żebyśmy do tej pory mieli z tym jakieś wybitne problemy, bo kultura Inazumy była nam w bardzo przystępny sposób podawana. Ja jestem na tak, ale z drugiej strony mamy ten cały Publishing House i elementy książkowe są bardzo mocno podkreślone, jeżeli chodzi o Inazumę. I jeżeli do tego dorzucić sięciu i albedo z ilustracjami, żeby wbili tutaj, no to jak najbardziej i jak najbardziej. Łączy mi się to w jedną całość. Nie wiem, może to ja, może nadinterpretuję, ale w połączeniu z rzeczami, które są w realnym świecie, odnosi się to również do książek bardzo mocno. No i oczywiście do kolorów, więc też troszkę malowanie, więc to by tłumaczyło, dlaczego Sięciu będzie postacią do wzięcia z Afriko i dlaczego Albedo się tam pojawi. Cała reszta postaci z Mączta, dalej nie mam pojęcia o co Kaman, ale jest w tym trochę sensu. Lecąc dalej i również odnosząc się do komentarzy, które się pojawiły wczoraj, Krzak, dziękuję Ci, napisał coś w stylu: Skaramuj, się miał dostać redesign, więc są szanse, że to on. Jeszcze te włosy jak odgara obcięte. Mam nadzieję, że to on. XD z tym redesignem to nie do końca tak, z tego co wiem, Skaramusz ma nie tyle redesign, co ma swoją wersję, która będzie używana w animacjach walki, czyli jeżeli miałby być grywalny, to ta druga wersja będzie dostępna. Głównie ze względu na to, że ta szmata przypięta do talerza, który ma na głowie jest. Absurdalnie trudna do animowania i bardzo niepraktyczna będzie zahaczała o wszystko, wchodziła w inne modele 3D, wjeżdżała w tekstury, więc to nie jest coś, co raczej dostaniemy tak normalnie grywalnie, więc my dostaniemy jego wersję albo bez kapelusza, albo bez tej szmaty, albo w jakiś sposób zmodyfikowaną tak, żeby to miało ręce i nogi. Z drugiej strony nie powiem chłopcem z talerzem na głowie i ręcznikiem przyczepionym do talerza, ja bym sęcią pograł, bo mogło to by być śmieszne, szczególnie na nagraniach. Ale od samego początku były informacje, że to nie jest forma Skaramusza w trakcie walki i zobaczymy jak ona będzie wyglądała, bo prędzej czy później zobaczymy go w akcji, tak mi się wydaje, tak bym stawiał. Szczególnie, że od samego początku są informacje, że on jest tworzony tak jakby miał być postacią grywalną, aczkolwiek tutaj nie ma potwierdzenia i potwierdzenia być do samego końca nie musi, więc jedyne co nam zostaje to trzymać kciuki, ale co do tego redesignu to nie jest raczej redesign, który się opiera na tym, że teraz coś z nim odkryli albo cenzor się przyczepił czy coś, tylko to jest rzecz planowana od samego początku. Co więcej wydaje mi się, że ta jego druga wersja, czyli design, jeżeli tak to można nazwać, jest gotowa mniej lub bardziej od samego początku. Czyli w momencie, kiedy my go zobaczyliśmy po raz pierwszy w grze, to druga wersja już istniała. Może od tamtego czasu została zmodyfikowana, może została zmodyfikowana bardzo, ale istnieć powinna od samego początku. Więc takie, taka moja wrzuta w tym temacie. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, bo są te całe grupki fanbojujące, konkretnie Skaramusza i oni tam mają zapewne więcej informacji. Wczepiają się pazurami i kłami w każdy lik na jego temat, a mi coś mogło umknąć. No ale póki się bezpośrednio do gry nie zbliża, to ja nie wiem, nie dostaję informacji takich bardzo, bardzo wiążących, więc bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie z tym. No to przejdźmy dalej do czegoś, co może będzie w 2.7 i może to chodzi o Kuki, i to już nie odpowiadając na wasze pytania, ale dostałem informację taką Wizu, wizu, masz odłożone jakieś tam rezerwowe rolki, tak żeby być ewentualnie gotowym na aktualizację 2.7? Takie, nie, wypstrykałem się w całości na ja Miko, nie mam nic odłożone. Oj, oj, Peszek. To jest, to jest, tak tłumacząc na polski, info, które dostałem. Więc info, które do mnie dotarło, mocno sugeruje, że w 2.7 może być coś, co mi się spodoba, biorąc pod uwagę rzeczy, jakie mi się podobają, wiecie, Fischl, Jaimiko, lisy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo możliwe, że tutaj chodzi o Kuki Shinobu. Nie mam stuprocentowego potwierdzenia, ale takie odniosłem wrażenie, że tym mnie baitują. Zgadza się to z informacjami, że Kuki Shinobu miałaby się pojawić w aktualizacji 2.7 jako postać grywalna, więc no, to próbujemy się doczekać, mam nadzieję, i tutaj też zahaczamy o kilka innych rzeczy, które często są ignorowane przez ludzi gadających o Kukishinobu, którzy zasadniczo prawie zawsze stawiają tego samego arta z tą małą dziewczynką, która ma katalyst. Oczywiście mówiliśmy o tym wielokrotnie. To jest fanart, to jest właściwie ocka, nie fanart i to nie ma nic wspólnego z Kukishinobu, ale tak się przyjęło, że się to pokazuje dalej, więc co robi Wizu? No też również to wkleja tam, kiedy o Kukishinobu mówi. Ale weźcie pod uwagę, że ja mam bardzo dobrze świadomość, że to nie jest wygląd tej postaci. Ona powinna wyglądać przynajmniej tak od biedy przypominać troszkę Miyuki, jeżeli życie Miyuki. Miyuki to jest ta kapłanka, jeżeli nic nie pokręciłem, która się przewijała przy kwestie z Kazari. Ona potem po zakończeniu tego rzędu questów, pojawiła się w Grand Narokami Shrine. A ostatnio z tą aktualizacją została zdjęta. Jest gdzieś tam niżej, przy jednej z pomniejszych kapliczek. Więc nie jest już taka prosta do znalezienia. Znaczy, no, prosta do znalezienia. Nie jest w tym oczywistym miejscu, w którym była wcześniej, po zakończeniu fabułki. I wydaje mi się, wydaje mi się, że przesuwają ją celowo. Że to nie jest po prostu przerzucenie postaci na inne miejsce, bo coś tam, coś tam. Tylko tu będzie jakiś zaczep fabularny Tu będzie z tym coś się działo I my ją potrzebujemy w innym miejscu I dlatego ona tam jest Weźcie pod uwagę, że Miyuki No, quest z Kazari Kitsune Saigu Match, A jeżeli chodzi o Kukishinobu To pojawiają się informacje, że ona coś z lisami ma wspólnego I powinna mieć tą lisią maskę Nie na twarzy, tylko z boku głowy Tak założoną na opasce Czy jakoś tak To są drobne przecieki, które pojawiały się wcześniej Co więcej, model nastolatki Nie model małej dziewczynki Model nastolatki Jeżeli pogrzebiecie po tym co nie które postacie mają do powiedzenia, to Jaemiko stwierdza, że jest Kuki Shinobu bardzo zainteresowana, że jest to frapująca persona, spędziła troszkę czasu w Liwe, pobujała się po świecie, ma całkiem fajny zestaw zdolności i nietypowych umiejętności, robiła w życiu bardzo wiele rzeczy, między innymi dołączyła do gangu takiego, to jest coś, z czym większość osób ją kojarzy, ale to jest tylko jeden z etapów jej kariery, jeżeli tak to można nazwać. Ja doszła do wniosku, że musi podbić do Miyuki, żeby ją przedstawiła swojej, to nie jest siostra, ona są spokrewnione, ale one chyba bezpośrednio siostrami nie są, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jeżeli chodzi o kuki Shinobu, ona ma troszkę mocniejszy zaczep w tym świecie niż tylko jest w ganguarze takiego itto. Co więcej, Gangara takiego itto to jest coś, z czym ona jest kojarzona, a to jest jakby najmniejszy procent jej działań w ostatnich latach, więc wydaje mi się, że tutaj może być coś fajnego. Informacje, które do mnie docierają na temat kuki Shinobu, są takie, że sugerują raczej postać pięciogwiazdkową, a z lików wiemy, że to powinna być postać czterogwiazdkowa, więc interesujące, interesujące. Bardzo. Trzymamy kciuki. Może już niedługo dowiemy się więcej. Jeżeli to ma być na aktualizację 2.7, to już niedługo, już niedługo powinno zacząć coś ciec. Jak tylko poradzimy sobie z przeciekami do aktualizacji 2.6. Przejdźmy teraz do drobnego sprostowania informacji ze wczoraj, ze względu na uwalony przeze mnie montaż i źle sformułowanych kilka zdań. Warto podkreślić, że Twilight Sword, który był nazwą całego fragmentu odcinka, wyciąłem cały fragment o Dain's bo stwierdziłem, że dobra, rozgadam się, wejdę w spekulacje. Spoilery tak za bardzo fabularne, czego bym nie chciał, więc wyciąłem cały fragment, który sprawiał, że ta informacja, która tam hulała, nie miała tak bardzo sensu, jak miała mieć. Twilight Sword jest to tytuł Slefa kiedy był jeszcze jednym ze strażników rodziny królewskiej. To, co się odnosi do Black Serpent Knightów, Wind Cutter, czyli ten skill, o którym wczoraj mówiłem, The Skill of Absolute Truth, czyli to, co powinno być... Tytułem tamtego rozdziału, tamtego fragmentu, to jest jedna z rzeczy, o której można by powiedzieć o Dain's bo on z tego skilla korzystał, on to znał. Cała reszta jest tylko dywagacją, czy to będzie miało ze sobą związek, czy nie. Tą dywagację wczoraj wyciąłem, więc ten fragment troszkę stracił na znaczeniu, na sensie bardziej, ale Twilight Sword to nie jest nazwa skilla, to jest tytuł Dain's Black Serpent Knight, tu dowiemy się więcej, ale korzystają ze zdolności, które były udziałem tych strażników królewskich, m.in. Dain's Leffa, więc tutaj będzie coś, Fabularnego, fajnego, zapewne. Dziękuję Serpentin za zwrócenie uwagi, troszkę mi tu nie pykło. Dzisiejsza miejscówka pochodzi od Kłoda albo Klausen. Pozdrawiam cię serdecznie, jesteś osą, Chciałem coś dla odmiany, chciałem coś innego niż w ostatnich dniach, znaczy, w ostatnich dniach to w sumie było bieganie. Zresztą, nie miałem jeszcze użytej miniatury z Dragon Spina, stąd też pomysł, żeby wyskoczyć tutaj. Dziękuję, jesteś osą. Pamiętajcie, że oczywiście wciąż trwa daily check in web event jeżeli odhaczacie wszystko codziennie, to dziś powinny być szmat z expem. Bo mamy 22 dzień tego miesiąca I jeżeli odhaczacie wszystko To powinniście być właśnie na szmatach z ekspem Jutro będą ostatnie w tym miesiącu kryształki do rozwijania broni Potem ostatnia mora w tym miesiącu Potem przedostatnie lepsze szmaty Jedzonka to tofu, Gorsze szmaty I ostatniego dnia powinny być ostatnie szmaty z expem. Jeżeli nie odbieraliście czegoś po drodze To jesteście tyle dni do tyłu z odbieraniem nagród Ile razy nie wbijaliście na daily in web event Nie zapomnijcie oczywiście wbić do plecaka Do zakładki z gadżetami Żeby sprawdzić jak długi cooldown Wam pozostał na Parametric Transformerze. Korzystając z okazji chciałem bardzo, ale to bardzo podziękować wszystkim wspierającym Lisi Magowie, jesteście osom, awesome. Lisi arcymagowie dzięki wam. Dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Dziękuję, jesteście fantastyczni. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego zęka, świetnych pięciogwiatkowych roli. Niech Boże karędzi wam sprzyja, a my widzimy się już przy najbliższej okazji, czyli bardzo możliwe, że jutro, dwukrotnie. Miłego, do następnego i hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Nie, zamorzny, nie, nie, nie moja jala ja miłko. Nie no kurde. Co za małpiatka.